Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj ciąg dalszy materiałów związanych z finansowaniem zakupu samochodu. A dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat leasingu. Coraz częściej pytacie mnie o te aspekty, tym bardziej, że pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej to jest temat niezwykle popularny. Kredyt stanowi naprawdę o wiele mniejszy procent, głównie właściciele firmy przy wyborze samochodów kierują się leasingiem. Na czym to wszystko polega? No, przecież nie jesteśmy właścicielem samochodu, my go tylko użytkujemy. Idąc do salonu, to my w pierwszej kolejności wybieramy samochód, który nas interesuje. Później, w porozumieniu z firmą leasingową, mówimy: Tak, chcemy kupić dokładnie ten samochód, i proszę nam przedstawić możliwe warunki. Ustalamy zakres opłaty wstępnej, rad. Od 24 miesięcy minimum tak jest skonstruowana oferta leasingowa, poprzez możliwość wykupu. Czy wykupujemy, czy nie, o tym powiem w dalszej części. No i podpisujemy umowę i jesteśmy używaczem. Bo nie jesteśmy właścicielem, więc na właścicieli samochodów leasingowanych mówimy używaczami i możemy go eksploatować, a później na koniec finansowania decydujemy, czy samochód wykupujemy, czy nie. No i jeszcze jedno tutaj dołóżmy względem porównania. Jak tutaj e, wybrać? Mamy dwie opcje, główne leasingu, leasing finansowy, jak i operacyjny. Od razu powiem tyle. W większości przypadków pod kątem prowadzenia działalności wybierany jest leasing operacyjny. Z tego względu, że możemy więcej kosztów eksploatacyjnych w przypadku tego leasingu odliczyć. I dlatego on jest głównie stosowany przez firmy, więc warto zapoznać się z tym, jeżeli podpisujecie umowę, ale przede wszystkim cały czas warto tutaj skonfrontować swoją osobą, która zajmuje się księgowością. Tak by doradziła wam, jak pod kątem waszego biznesu, pod kątem prowadzenia waszej działalności można wybrać najlepiej, żeby płacić jak najmniej. Na samym początku materiału powiedziałem też o tym, że przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają leasing, co widać też po statystykach, względem kredytu. Czy to jest jakaś moda? Widzi mi się, no nie, nie do końca. Przede wszystkim tutaj chodzi o względy księgowe. Z tego względu, że w przypadku samochodów tutaj mamy zupełnie inne obostrzenia, jeżeli chodzi o ograniczenia względem kosztów uzyskania przychodów. Wyżej 20 tysięcy euro. A te kwestie nie dotyczą leasingu, z tego względu, że w przypadku tego typu samochodów my cały czas płacimy tylko ratę i odliczamy dokładnie to, tak jak powinno być bazowo. Zupełnie też o wiele łatwiej jest uzyskać leasing, aniżeli kredyt w przypadku początku prowadzenia działalności. Przez pierwsze kilka miesięcy mamy o wiele mniej obostrzeń. Ogólnie procedura wzięcia leasingu będzie prostsza niż kredytu, jest mniej pośród tego wszystkich formalności. W przypadku likwidacji szkody też firma leasingowa będzie w tym wszystkim tutaj nam pomagała. Coraz modniejsze stają się pakiety serwisowe, niegdyś zarezerwowane dla najmów długoterminowych, teraz obecnie coraz częściej wybierany właśnie jako usługę do sposobu leasingowania pojazdu. No ale suma sumarum najważniejsze są koszty, więc w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej większość osób związanych właśnie z księgowością, w zależności od profilu firmy, ale raczej zaleca właśnie leasing jako bardziej opłacalną formę finansowania. Było już o różnicach między kredytem. Dlaczego kredyt jest rzadziej wybierany aniżeli leasing? Natomiast jakie tutaj są preferencje pod kątem najmu długoterminowego, a leasingu? Wbrew pozorom te granice dość mocno się zatarły. Z tego względu, że do tej pory leasing był nastawiony najczęściej na to, że samochód przy konkretnych parametrach użytkujemy jako używacze, a później go wykupujemy najczęściej za 1% wartości. Tak była skonstruowana oferta. No przecież nie oddamy go w żadnym wypadku, i później albo eksploatujemy go dalej w firmie, albo gdzieś tam odsprzedajemy trochę w ostatnim czasie się to pozmieniało. Natomiast najem długoterminowy od samego początku był nastawiony właśnie na użytkowanie pojazdu połączone z serwisowaniem jego. Teraz coraz częściej w przypadku usług leasingowych również spotykamy usługi serwisowe, czyli jest to kompleksowa sprawa. Dlaczego to jest takie popularne? No z tego względu, że jeżeli kupujemy dany samochód i chcemy go eksploatować na przykład przez 4 lata, i ja wam później pokażę też to na jednym z ciekawych przykładów, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego konkretne parametry się właśnie wybiera, dlaczego się robi mało wpłatę, duży wykup właśnie po to, żeby przede wszystkim płacić za konkretną opcję właśnie związaną z użytkowaniem, tak by to wyglądało trochę jak abonament za nasz telefon. Mamy w tym wliczone użytkowanie pojazdu, pakiet serwisowy i od początku do końca eksploatacji pojazdu jesteśmy w stanie oszacować, ile to auto będzie nas kosztowało. Teraz to jest bardzo dobry czas na zakup samochodu właśnie pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej, wyprzedaż rocznika z roku na rok, trochę brzmi jak takie hasło reklamowe, ale w tym roku dość mocno to obserwowałem i zauważyłem jedno, że faktycznie producenci mocno prześcigają się, jeżeli chodzi o ceny, jak i o pakiety dodatkowe w promocyjnych cenach. Ale będę mocno to podkreślał. Zakup samochodu i jego cena finalna to jest jedno, a drugie to jest ustalenie warunków finansowania. Tutaj naprawdę też trzeba się mocno na tym skupić. Dzisiaj też chcę wam zaprezentować Wirtualny salon. Jeszcze lata temu to było takim moim marzeniem, żeby bez wychodzenia z domu za pośrednictwem magicznego przycisku Enter i kilku kliknięć móc skonfigurować swój samochód, tak, żeby on stał później pod domem. Powoli gdzieś zaczyna dziać się to w formie rzeczywistej, dlatego zapraszam Was na stronę mleasing.pl dokładnie do programu leasingowego mAuto, gdzie mamy tutaj możliwość właśnie skonfigurowania swojego samochodu. W pierwszej kolejności szukamy auta, później konfigurujemy warunki finansowania, składamy wniosek online, ustalamy dokładne szczegóły, no i formalizujemy, które auto wybierzemy. Klasa Kompak wyższa, może Citroena C4 Kaktusa? Nie, dobra. Dzisiaj, dzisiaj trochę z innej półki. E, mamy tutaj e, w tym zakresie cenowym z segmentu wyższego kilkanaście aut, ale wybierzmy sobie z samochodów dostępnych od ręki. Jest Skoda Superb e, za 1349 zł netto i spójrzmy na to jakie tutaj mamy parametry. Są oczywiście parametry auta. Odmiana Style 2.0 TDI, 190 koni, bardzo fajny silnik. Fajnie mi się tym autem jeździło, co prawda jest tutaj skrzynia manualna. Gdybym życzył sobie skrzyni automatycznej, musiałbym tutaj z doradcą ustalić e, konkretne auto. I mnie przede wszystkim tutaj interesuje rata. To oni za mnie tutaj wybiorą, dostosują się do tego, a mnie przede wszystkim interesuje tutaj rata. Więc okres leasingu w miesiącach, no rozłóżmy to na 48 miesięcy. Opłata wstępna to jest ten plus względem innych form finansowania, że na początku prowadzenia działalności gospodarczej nie musimy angażować środków. I kiedyś to było pewną abstrakcją, że firmy leasingowe wymagały od nas najczęściej 15-20-25% wpłaty, a teraz jak widać można to zrobić na zerowej wpłacie, maksymalna w przypadku tego pakietu M-Auto to jest 20%, ale spróbujmy zrobić to przy zerowej wpłacie, przy limicie rocznym kilometrów, no, w moim przypadku ustalmy maksymalny 30 tysięcy kilometrów, czyli mamy 1446 zł netto miesięcznie. I w tym tutaj mamy wszystkie dane techniczne pojazdu, wyposażenie dodatkowe, gdzie on jest zlokalizowany, ale też mamy pakiet serwisowy. Tutaj pakiet serwisowy komfort, czyli obejmuje obowiązkowe przeglądy eksploatacyjne oraz elementy eksploatacyjne, tutaj na przykład układu hamulcowego, klocki, tarcze itd., itd. Zarządzanie online, powiadomienia użytkowników o przeglądach, badaniach technicznych, wymianach opon czy dodatkowych opcjach. No i klikamy dalej i... Dzieje się. Dodatkowo w przypadku tego pakietu M auto otrzymujemy 400 zł na kartę paliwową, jak i to, że opłata rejestracyjna już nie jest tutaj po naszej stronie, no i możemy zrobić to na zerowej wpłacie. To jest niezwykle istotne. Ale przechodząc dalej, bo to jest ta przyjemność zakupu auta, ale zawsze też trzeba skorygować i przejrzeć wszystkie inne rzeczy związane z zawieraniem umowy leasingowej, czyli rozpoczynamy od OWUL, czyli ogólnych warunków umowy leasingowej. Należy tam dokładnie sprawdzić, jakie są opłaty, jakie są prowizje, na kiedy ustalona jest data zapłaty pierwszej raty, żeby to też gdzieś się nie pokrywało na równi albo i w drugą stronę ze wpływami na nasze konto. Następnie bo też sporo osób pyta mnie o to jak to wygląda w przypadku tego gdybym chciał założyć instalację gazową do takiego samochodu będącego nie moją własnością. No tutaj musimy otrzymać zgodę firmy leasingującej, ale czy w każdym przypadku no nie, chodzi mi o to, że w przypadku ingerencji gdzieś w nadwozie samochodu, jak najbardziej bagażnik dachowy możemy zakładać bez większej ingerencji. Tak samo dotyczy, to często ten temat był poruszony, jak to wygląda z wyjazdami zagranicznymi. Może nie tyle, że trzeba otrzymywać zgodę leasingodawcy na każdy wyjazd, ale przede wszystkim tu chodzi o to, że jeżeli na przykład jechalibyśmy na Ukrainę, tutaj musi być wymagane ubezpieczenie dodatkowe. No i to, czy właśnie po umowie leasingowej wykupić swój samochód z leasingu, czy go zostawić. Ten leasing w pakiecie M-Auto ustawiony jest właśnie w ten sposób, że tutaj jest zmaksymalizowana opcja wykupu. Właśnie po to, żebyśmy w głównej mierze płacili utratę wartości pojazdu w formie raty. Tak, żeby później, jeżeli chodzi o wykup, był on zbliżony do wartości rynkowej pojazdu. Coraz częściej właśnie idzie to wszystko w tym kierunku, ponieważ pod kątem podatkowym nie zawsze opłacało się wykupić swój samochód z leasingu. Niektórzy próbowali na firmę, niektórzy gdzieś tam na osobę prywatną, co już w ogóle było dużą ekwilibrystyką ale coraz częściej stajemy się właśnie takimi używaczami. Pojeździmy i wymienimy na następne. Dlatego też jestem ciekaw Waszych opinii, co Wy myślicie właśnie na temat leasingowania, jakie macie doświadczenia z leasingowaniem, jakie pakiety w związku z leasingowaniem wybieracie, jakie opcje, jaka wpłata, jaki okres eksploatacji. Podzielcie się w komentarzach, a póki co żegnam się i zapraszam serdecznie na stronę poniżej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!